Na sanki przystosowane bardziej dla osób niepełnosprawnych. My nabyliśmy takie proste, najtańsze sanki z marketu i dzisiaj postaramy się je przerobić. No właśnie. To co, zaczynamy? Tak! Nie ma na co czekać. Tak, aby to zrobić, najpierw muszę te deseczki, które są tutaj, wyciągnąć, przemieścić je na spód jako podparcie pod nogi. I właściwie będzie po robocie. No właśnie. To zaczynamy. Tu już jest jedna deseczka wyciągnięta. Musimy próbą podważyć. Trzeba to robić delikatnie. Żeby nie pękło. Tak, żeby nie pękło, wiesz? No nie, no jeszcze kurczę, to ma dużo roboty. Jasne. Potem trzeba tu przewiesić dziurki, żeby potem to wkręcić i nawiesić tu dziurki, żeby potem wkręcić tutaj. Widzisz? O. Bo tu byś miała nogi. Rozumiesz? Ok. Teraz, kiedy mamy wszystkie listewki już wyodrębnione, należy je sobie ustawić tak, jakbyśmy chcieli je potem zamontować. Kiedy to zrobimy, należy zaznaczyć miejsca, w których je przykręcimy. Prawda? No, to prawda. To prawda. Dziecko mówi, że prawda. To będziesz miała miejsce na... nogi. Na nogi. To taki. Biorę marker i zaznaczam. Zaznaczam sobie. Potem będzie hałas, dlatego że trzeba będzie te zaznaczone otwory, tak jak tutaj, przewiercić, aby je potem kręcić, tak? Ok, w takim razie dreska zajmie się policzeniem odpowiedniej ilości śrub do wkręcenia, a ja zajmę się wkręceniem wiertła w wiertarkę. Tylko najpierw trzeba policzyć, ile potrzebujemy wkrętów. Ile potrzebujemy? 5 razy 2 to 10. 5 razy 2 to 10. W takim ja razie... umiem liczyć. No umiesz liczyć. Mamy już wszystko już przygotowane, należy teraz najcięższa dla mnie praca, bo wkręcać te śruby w właściwe miejsca. Ale to ma ciężkie zadanie. Ciężkie zadanie. Może ja jeszcze tylko tutaj podociskam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Dobrze. Świetnie. No to co, wyszło chyba? No tak. Udał się pomysł? Tak. I tak przerobiliśmy takie fabryczne sanki
na sanki przystosowane dla dziecka jak Tereska z niepełnosprawnością. Zaraz je zresztą na nasz domowy sposób przetestujemy. Natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka rzeczy przy takich sankach. Przede wszystkim tu też jeszcze należy to wzmocnić, a więc albo przykręcić, skręcić, albo przybić gwoździkami, bo to też nie jest zbyt stabilne przy przechyleniu, to może się po prostu ułamać, nie wygląda zbyt stabilnie. I jeszcze jedna rzecz. Zacząłem od wkręcania śrub i tak myśleliśmy, że tak będzie lepiej, jednak przy moim sprzęcie domowym, gdzie nie mam skrętarki ręcznej, no te dębowe takie kawałki drewna, okazało się to zbyt trudne. W związku z tym użyłem chyba bardziej taką najstarszą metodę łączenia drewna, a mianowicie młotek i gwóźdź, więc resztę tych szczebelek robiłem gwoździkami. Tak czy inaczej, jedna i druga metoda tutaj bardzo jest przydatna. Tak to wygląda. Proszę bardzo, stawiamy nóżki, siadamy, opieramy się i jedziemy! Nam te sanki przydadzą się nie tyle do zjeżdżania, co do naszych wędrówek po różnych pagórkach i górach. Tereska będzie mogła sobie tu usiąść, nóżki ładnie wygodnie trzymać, ja będę ją ciągnął, ewentualnie jeszcze pchał i w ten sposób zdobędziemy zimowe szczyty, tak? No to nic, my się przebieramy i zaraz Was zaprosimy na taką naszą domową przymiarkę do sanek, a teraz krótka przerwa. O, i tak wygląda nasze dzieło, prawda? Tereska już się tutaj, jak widać, cała zmieściła. Zobaczcie, jak świetnie to wygląda, jak świetnie to zdaje egzamin. Nogi są stabilne, nie trą po podłożu, więc nie hamują stań. Tereska może sobie tutaj świetnie trzymać taką pozycję osoby siedzącej. Nogi na dłuższą metę w rozkroku, no nie jest to zbyt wygodne i nawet może okazać się bolesne. Nogi w ten sposób na sankach tym bardziej, no kto tak długo wysiedzi. Tymczasem taka pozycja krzesełkowa. Tak też możesz, właśnie, tymczasem to chciałem powiedzieć, że tymczasem taka pozycja krzesełkowa jest bardzo fajna. I tak jak zapowiadaliśmy, to ma bardziej służyć Teresce nie tyle do zjeżdżania z górki, choć też, czemu nie, a bardziej do naszych zimowych podróży po leśnych i górskich ścieżkach, tak? Tak. Zróbcie to sami. Ten model sanek jest bardzo fajny takiej przeróbki, ale z tego co ja oglądałem, można również podobnie przerobić właściwie każde drewniane saneczki. I tyle. Zapraszamy do naszych następnych filmów. Jeśli Wam się ten film, tak jak i pozostałe, podobały, to prosimy o co? O taki znaczek, o serduszko, ewentualnie udostępnienie, a jeśli chodzi o YouTube, to o subskrypcję, wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym naszym nowym filmiku. Na razie! Pozdrawiamy i... Ja. Mówimy... Pa! 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 Pa. Idziemy jeździć!